Ukochani w Panu, siostry i bracia, zgromadzeni na tej popołudniowej Eucharystii Niedzielnej, aby pewnie jak co niedzielni zasłuchać się w Słowo Boże, przyjąć Chrystusa do swojego serca, ale także, by w swoim życiu inspirować się bardzo mocno Ewangelią i Świętymi. I wiemy o tym, że to piękne miejsce, Rywałt, przyciąga także i nie tylko parafian, ale ludzi z okolic. Turystów myślę teraz także, ludzi szukających miejsc, gdzie Pan Bóg bardzo mocno zaznaczył. Ale także i jak już wiemy, przez uwięzienie prymasa tysiąclecia, który za już kilka tygodni będzie beatyfikowany, to znaczy wyniesiony do chwały ołtarzy. Drodzy ojcowie kapucyni, którzy zawiadujecie tym miejscem razem z waszymi braćmi, drogi diakonie, nasz profesorze, diakonie stały, którym, któremu także to miejsce jest bliskie, nie z racji tylko tego, że jest historykiem, ale także i szuka w historii i dzieli się tym. Ślada, śladów obecności Boga, który przeschodzi przez życie ludzi, a pewnie my o naszej Ojczyźnie myśląc, przez życie także i całego narodu. Kochani, miesiąc temu podglądaliśmy Prymasa jako człowieka, który jest pokorny, jeden z najmniejszych. Właśnie w kontekście tego, że tutaj także usługują bracia mniejsi, jak my o nich mówimy popularnie od świętego Franciszka. Ale dzisiaj będziemy sobie zadawać także i to pytanie: pewnie wielu nas to nurtuje, dlaczego ktoś zostaje błogosławionym? I odpowiedź jest krótka. Pewnie znowuż kapucyn, ojciec Gabriel Bartoszewski, który był tym, który przygotowywał cały proces kanonizacyjny, beatyfikacyjny, powiedziałby nam o wiele więcej na ten temat, po, po prostu dlatego, że. Prymas był człowiekiem błogosławieństw. A błogosławieństwa to, jak wiemy, portret Chrystusa. I na każdym człowieku ochrzczonym ten portret, czyli to Boże życie, musi się jakoś wycisnąć, odcisnąć swoje piętno. I dlatego już za, dwa, nie, już za niedługo, kilka tygodni, będziemy psywać Prymasa tysiąclecia jako. Świętego, który przeszedł przez ziemię polską i właściwie był człowiekiem błogosławieństw, siał samo dobro. Ale, aby zrozumieć tę tajemnicę, pozwólcie na początku wrócimy do liturgii Słowa. Niech to będzie taki wstęp, zawiązanie tego tematu, który chcemy dzisiaj zgłębić człowiek błogosławieństw. Wydarzenia życia proroka Eliasza, jak słyszeliśmy, Rozmożenie cudownych chlebów zapowiada czasy mesjańskie. I tutaj już jednoznacznie widzimy, gdyby nie pokora Eliasza posłuszeństwo Bogu, może się ośmieszyć, narazić i nie pokora tych, którzy wykonali Jego polecenie, cudu by nie było. Jezus czyniąc tak, że cud rozmnożenia chleba bardziej wyraźnie odwołuje się do tego faktu, jednoznacznie wzywając do wiary w Jego boskie pochodzenie. Jezus nie ukrywa, że chodzi mu o zawierzenie. To pewna próba wiary, która przemieni się w ufną miłość. Najpierw zażądał tego od Filipa, zapraszając go niejako do współpracy w jego boskim posłannictwie. Wyraźnie widać, jak wokół roznożonego chleba ludzie poczynają się jednoczyć. Chcą nawet obwołać Jezusa swoim królem. Ale Chrystus nie podziela stanowiska tych, Którzy mieszają sprawy Boże i politykę, bo w ten czas chodziło o uzyskanie niepodległości, wyzwolenia spod okupacji rzymskiej. Nauka Jezusa o Bożym Królestwie, która nie jest z tego świata, a które to Królestwo uobecnia się przez zjednoczenie ludzi w wierze, zawsze napotykała, napotyka i będzie napotykać na trudności. Wiemy, że jak to się wszystko miesza, Wtedy i dzisiaj tej prawdy jeszcze nie wszyscy rozumieją tę prawdę, mimo iż nam powinno być łatwiej, ponieważ my żyjemy po zmartwychwstaniu Chrystusa. Zwłaszcza gdy czytamy Pisma świętego Pawła, jak to dzisiejsze zawarte myśli zawarte w liście do Efezjan. wiara w zmartwychwstałego Pana miała jednoczyć ludzi, nie tylko Żydów, ale i Pogan. Według apostoła. Jedność bierze swój początek w postępowaniu godnym powołania chrześcijańskiego, a konkretnie przez nieustanną troskę w praktykowaniu cnót, które ułatwiają życie w jedności: pokorę, łagodność, cierpliwość, wyrozumiałość, miłość i jedność ducha. Zauważcie, czy już tych słów nie możemy odczytać w kontekście beatyfikacji. Premasa tysiąclecia, który na tamte czasy, jak się zna Jego życiorys od samego dzieciństwa, aż po chwilę, kiedy odchodził z tego świata w 81 roku, kiedy już rodziła się solidarność, kiedy były, zwiastu, były pierwsze zwiastuny przemian, On z całą pokorą cichością, cierpliwością uczył nas znosić siebie nawzajem w miłości. Ale on się chciał odwoływać nie do tego, abyśmy mylili czyli na ludzkie środki. On chciał, byśmy bardzo mocno zakorzeniali się w tajemnicy Boga, byśmy odkrywali Boga obecnego w chlebie na Eucharystii. Czyli żeby Eucharystia kształtowała nasz sposób myślenia, umacniała naszą wolę, wyjaśniała cel naszego życia. A to, żeśmy zrozumieli ten cel naszego życia, to owoce miało być to, że na Ziemi, pośród nas, tam gdzie żyjemy, dokonuje się wielka przemiana. Ludzie stają się inni, lepsi. Kochani, to jest możliwe do osiągnięcia, o ile właśnie człowiek będzie rozwijał łaskę chrztu. Przecież prymas nas przeprowadzał przez milenium. I te piękne Eucharystie, kazania, to nauczanie. Wołało tylko o jedność, o zachowanie jedności w narodzie, a co miało łączyć? Wiara w Boga, Eucharystia. Ta łaska chrztu, która zapoczątkowała jedną wiarę i jedną nadzieję powołania, tak jak święty Paweł to pisze w liście do Efezjan. Bóg musi nam w tym dziele jednania pomóc. Pomaga we wspólnocie Kościoła, który jest jeden. Który żyje jednym i tym samym Duchem, kierowany przez Pana Jezusa, uznaje jedynego Boga za ojca wszystkich ludzi. I moi drodzy, to jest tajemnica, którą chcemy my także w naszych czasach się dzielić. W tym doświadczeniu kroczenia za Jezusem dający nam siebie w naszej wierze, uczestniczymy dzisiaj i też i my naprawdę, kiedy przywołujemy postać prymasa tysiąclecia. Prawdę o wezwanie do jedności wiary, Przeżywać mamy w duchowym przygotowaniu do Jego beatyfikacji. To nas teraz łączy. Jak słyszymy wiele środowisk, w całej Ojczyźnie i także poza nią. Właśnie tak jak my, gromadząc się najpierw na Eucharystii, potem chcę jeszcze bardziej zgłębić to wielkie nauczanie i postać prymasa tysiąclecia, aby zainspirować się. Być może prymas zostanie ogłoszonym. Takim świętym, który będzie miał za zadanie troszczyć się o losy naszej ojczyzny. Gdy narody żyją w zagrożeniu życia, muszą być sobą bardziej zjednoczone. Prymas to rozumiał i całym swoim życiem przez posługę wprowadzał w czyn tę zasadę jako człowiek błogosławieństw. I dlatego jednał. Tylko człowiek, który był w grzechu, w grzechu nie chciał zrezygnować. Stawał po drugiej stronie, ale to był jego wybór i dzielił. Może wróćmy na moment do lat 60. wtedy, kiedy kończył się Sobór i rozpoczynała się woluteńku to przygotowanie do Wielkiej Nowenny, tego finału Wielkiej Nowenny 65-66 rok. Niech ta kartka wyrwana z historii życia prymasa uzmysłowi nam tę tajemnicę człowieka błogosławieństw. W kraju wielka nowenna, w Rzymie trwający Sobór pochłaniały prymasa bez reszty. Prymas nie przypisywał sobie ani swoim zaletom powołania do prac w prezydium soboru, bo papież go powołał do prezydium, uznawał jego wielkość, ale on przepisywał tę wielkość Kościołowi w Polsce, który w świecie cieszył się uznaniem i autorytetem. Wystąpienia Prymasa przebywano zawsze na auli soborowej z dużym uznaniem i wdzięcznością. I tu uwaga, nawet gdy trwały ponad 50 minut, nikt Prymasa nie wyłączał. Jak na temat chociażby czterechsetlecia istnienia seminariów duchownych w naszej Ojczyźnie. Słuchali go wszyscy z otwartymi ustami. W podziemiach Bazyliki św. Piotra, w ustanowionej przez Piusa XII Kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej, Prymas często się modlił. Odprawiał msze świętą, przemawiał do Polonii, łączył wszystkich, a w przemowach obrad, przerwach obrad, nawiedzał wspólnoty polskie i parafie włoskie, także poza Rzymem. Na trzecią sesję soboru, która rozpoczęła się 14 września 64 roku, prymas przywiózł memoriał biskupów polskich w sprawie ogłoszenia Maryi matką Kościoła i zawierzenia jej przez papieża całego świata. Wręczył także kolejną księgę. Księgę mówiącą o nas, o Kościele w Polsce. Księga zatytułowana Zwycięstwo nad sobą na rzecz soboru z wyjaśnieniem, że jest to znak jedności Kościoła polskiego z Soborem, z Kościołem powszechnym przez modlitwę pokutę i zadośćuczynienie, bo to miała być droga wyzwolenia z naszych wad narodowych. To była ta księga, zbierana ze wszystkich parafii. Harmonizowało to już z ósmym rokiem nowenny przed milenium Chrztu Polskim. Jako znak, że wierni w Polsce, zwłaszcza na Jasnej Górze, zanoszą do Boga modlitwę o zwycięstwo Kościoła w Polsce i by Matka Boża okazała się Matką Kościoła, podarował prymas różaniec. Pamiętamy, przed rokiem, jakie po, na poprzedniej sesji, takim upominkiem były hostie, a teraz prostre, proste, drewniane różańce – z napisem na medalionie Pro Victoria Ecclesiae, na, dla zwycię, zwycięstwa Kościoła. Otrzymali te różańce wszyscy uczestnicy Soboru. A w ramach dyskusji nad ósmym rozdziałem Konstytucji Dogmatycznej, prymas ujawnił, że przekazał pa Pawłowi VI, papieżowi, memoriał w sprawie ogłoszenia Maryi Matką Kościoła. W treszczeniu dokumentu uzasadniał stosowność tego aktu. Powołując się między innymi na doświadczenia nasze, narodu polskiego, dla którego w najtrudniejszych chwilach dziejowych Matka Najświętsza była ratunkiem, wypraszała zwycięstwo. Mimo burzliwej dyskusji, którą zaczęli dziennikarze, i mimo głosów przeciwnych, ośmieszających prymasa, ojcowie Soborowi nie ulegli presji mediom. Maryja znalazła swoje miejsce w zapisach konstytucji dogmatycznej. A komentatorzy Soborowi zgodnie uznają, że była to pieśń chwały Maryi we współczesnym świecie. Wielbi dusza moja Pana, on tych pysznych poniża, a pokornych wywyższa. I mówią, że sprowokował właśnie to ten pokorny brat najmniejszy, prymas tysiąclecia, który, za którym stali też i biskupi polscy, a papież Paweł VI to potwierdzi, 21 listopada 1964 roku. Podsumowując trzecią sesję, pod koniec przemówienia oficjalnie ogłosił Maryję Matkę Kościoła Matką i wyraził pragnienie, by pod tym wezwaniem była ona czczona jeszcze bardziej i wzywana przez cały lud chrześcijański. Wtedy, jak mówią świadkowie, zgromadzenie powstało z miejsc, a burzą oklasków wyrażającą radość i uniesienie powitano ten, to, 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 to ogłoszenie. Porównywano nawet sobór watykański z Efezem, gdy Maryjo ogłaszano Bogu rodzicom. Prymas, jak mówią świadkowie, był niezwykle skupiony: pochylił głowę, ukrył twarz w dłoniach, a przez palce płynęły muzy. Wiedział, że dokonało się coś, co zrobiło, zrodziło się w jego sercu i było okupione długim cierpieniem i prześladowaniem, poniesionym dla Chrystusa za wolność Kościoła i w Polsce, i w świecie w którym Maryja odegrywała pierwszoplanową rolę. Nawet brywał się wpisał także ze swoją tajemnicą i myślę, że dzisiaj dowiemy się o tym. Podczas składanych prymasowi gratulacji ktoś miał powiedzieć, kardynał z Polski zwyciężył, a prymas prostował, że to Bóg zwyciężył, któremu na dzisiejsze czasy potrzebna jest większa chwała Maryi. Papież po ogłoszeniu Maryi matką Kościoła Powierzył cały rodzaj ludzki jej niepokalanemu sercu i mówił: Prowadź go ku poznaniu jedynego i prawdziwego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, ten rodzaj ludzki, oddal od niego kary za grzechy, obdarz cały świat pokojem w prawdzie, sprawiedliwości, wolności i, bo i miłości. Na pamiątkę tego wydarzenia w ogrodzie rezydencji prymasa na Miodowej stanął kamienny pomnik. Figura Matki Maryi, trzymająca za ręce dzieciątko Jezus. Prymas pragnął, by to przedstawienie przypominało prawdę, że w dzieje ludzkości Maryja wprowadziła Chrystusa i czyni to dzisiaj jako matka Kościoła. W ten sposób także ona prowadzi do Boga swoje dzieci. Wydarzenie zapowiadało akt milenijnego oddania się narodu w macierzyńską niewolę za Kościół. Wierni przygotowując się do tego aktu oddania na Jasnej górze, właśnie tam zaczęli przywozić swoje parafialne księgi świętego niewolnictwa. Zawierały one konkretne zobowiązania w intencji kościoła i soboru. Z dziewiątym rokiem nowenny zbiegła się czwarta sesja soboru. Podczas tej sesji biskupi wręczyli papieżowi księgę parafist wraz z Memoriałem, który wyjaśniał, Znaczenie zaplanowanego na 3 maja 1966 roku aktu oddania Polski Matce Bożej za Kościół jako znak jedności z Kościołem i namiestnikiem Chrystusa na ziemi. Cie to ciekawe, że ten dokument po tysiącu latach nawiązywał do tekstu Dagomy Jugdex, w którym Mieszko I po chrzcie oddał cały swój kraj i gniezno w ręce papieża Jana XV., jako część dziedzictwa świętego Piotra. Zobaczcie, jaka, jakie prorocze spełwidzenie całej historii dziejów polskich teraz przez prymasa po tysiącu lat. Oddaje w tym akcie siebie przez Matkę Kościoła w jedności z papieżem jako dziedzictwo świętego Piotra, czyli Chrystusa, naszą ojczyznę. Podczas uroczystej sesji 28 października 1965 roku gdy ogłaszano już ostatnie dokumenty, on jako diakon w koncelebrze po prawie ręce Pawła VI posługiwał. A Ojciec Święty wyjaśniał, że jest najbliżej tych, którzy cierpieli i wciąż cierpią za wiarę w swoim kraju. Co mógł myśleć prymas, który dokładnie dziewięć lat temu przybył z komańczy do Warszawy? Dziewięć lat. Na pewno nie raziło go słowo niewola. Ono okazało zwycięską moc jako niewola miłości w osobistym oddaniu Maryi, a wydarzenia Soboru, przeplatane z Wielką Nowenną, potwierdzały tylko słuszność intuicji prymasa, że oddanie w niewolę duchową Maryi przywróci ludziom wolność. Był przekonany o zwycięstwie Maryi i nie dał się wciągnąć w walkę o wolność Kościoła i narodu na gruncie polityki, co wielokrotnie prymasowi starano się wmówić. Dramat był znany też świętemu Pawłowi, gór, górliwemu faryzeuszowi i prześladowcy chrześcijan. W jego, życia, w jego życiu religia przeobraziła się, zanim się nawrócił w ideologię religijną, społeczną, polityczną, dopiero gdy został przewieniony przez Chrystusa, zaczął nauczać, że prawdziwej walki nie toczy się przeciw człowiekowi, krwi i ciału, lecz przeciwko szatanowi, rządcy świata, ciemności. Przeciwduchowym duchowym pierwotnym piaskom zła. Moi kochani, tak żyje człowiek błogosławieństw, rozumiejący tę prawdę. I dlatego warto dzisiaj, przygotowując się do beatyfikacji, zadać sobie pytanie: jaką wiarą ja żyję? Co jest źródłem budowania jedności w moim życiu? Czy może grunt właśnie taki, wzięty trochę z, ide z, z ideałów czy wizji politycznych? Tak, jak my to dzisiaj dostrzegamy w naszej ojczyźnie. Ważne pytania. Nikomu nie mogą stać się one obojętne. Czy wychodzę naprzeciw, czy jestem przeciwko innym. Czy rozumiem, że nawet i człowiek, który jest grzesznikiem, on naprawdę pobłądził. To jest walka przeciwko duchowi, szatanowi. Człowieka trzeba zbawić, a nie zniszczyć. Czy życie religijne, wyznawanie, wiary sprawia, że jestem nastawiony przyjaźnie do innych? Było to pragnienie prymasa. Byśmy umieli sprostać takiemu wezwaniu. O prymasie mówiono: kapłan, biskup, kardynał, mąż stanu, pisarz, społecznik, ale podkreślano: człowiek. By dobrze zrozumieć, co myślimy o prymasie, mówiąc, że jest człowiekiem pisany przez duże C, chcąc dostrzec bogactwo ukryte w człowieczeństwie ojca narodu, Musimy więc zaglądnąć raz jeszcze do Pisma Świętego i zgłębić portret Chrystusa, medytując osiem błogosławieństw, bowiem błogosławieństwa i owoce Ducha Świętego zależą od siebie. Powiadają, że kto posiada jedno z błogosławieństw albo jeden z owoców Ducha, posiada pozostałe, a brak jednego jest utratą pozostałych. Teksty opisują przejawy obecności Ducha Świętego w Chrystusie. Chrześcijanin jest powołany, by się do niego upadabniał, i błogosławieństwa opisują tę postawę słowami. A my miejmy teraz przed sobą wizerunek prymasa ubogi duchem, płaczący, zasmucony, łagodny, cichy, łaknący i pragnący sprawiedliwości, miłosierny, czysty sercem, wprowadzający pokój, znoszący prześladowania i upokorzenia. Z takiej osoby, Promieniuje ciche i pokorne serce. Ukryte jest w nim źródło mocy, mocy samego Boga. Ta Boża moc, czyli świętość, objawia się w zewnętrznej postawie, w konkretnych chwilach życia. Odkrywa to, co jest obecne w głębi duszy. Prymas jako człowiek ubrany w Chrystusa, w jego życie wpisany jest bardzo ważny epizod życia Jezusa. Był nim uroczysty wjazd do Jerozolimy, w którym Żydzi widzieli swojego króla. O to czego mamy się uczyć od Jezusa, a co stanowiło o wielkości prymasa. Dzisiejsza Ewangelia też mówi, że chciano Jezusa obwołać królem, żeby urządził im lepszy świat na ziemi. A Jezus wiedział, że nie urządzi się lepszego świata na ziemi, jeżeli najpierw człowiek nie będzie miał lepszego serca. Jezus wziął na siebie jarzmo i uczył się i uczył nas. I jak uczył także i uczy nas dzisiaj prymas tysiąclecia. Że to jarzmo na wzór Jezusa trzeba wziąć w szkole Maryi i być łagodny i pokornego serca. Moi drodzy, biblijna cichość nie jest milczeniem języka, brakiem mowy my zna, wiemy to doskonale ale nie wyraża też potępienia, albo wyższości czy wzgardy człowiekiem. Nie ma ani jednego takiego słowa, którego byśmy mogli chcieli na siłę szukać w jego przemówieniach czy pismach. Tak, był prawdziwie cichy. Niekoncentrujący się na sobie, ten dar płynie z wiary. Jest, jest cenny w oczach Boga. Ten dar mówi także i o tym, że ja też jestem bardzo cenny w oczach Pana Boga, skoro wzywam je do tego, abym ja kształtował swoje serce na wzór serca Jezusa i Maryi. Jest koncentracją na miłości Boga, bo nie mówić z głębi milczącego serca. Gdy przyjaźń się pogłębia, nie potrzeba już wiele słów do jej wyrażania. Wiecie o tym najlepiej. Co najgłębsze we, 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 we wzajemnej miłości, wyraża się w milczeniu, w spojrzeniu. Ta prawda wyraża się też w relacji do Boga. Wystarczy z nim być, tak jak Wy, kochani, dzisiaj. Jezus przyszedł do nas z milczenia Boga. Człowiek światowy przychodzi z hałasu niepokoju i sieje niepokój. Milczenie do niego nie jest, dla niego nie jest wyzwaniem. A z milczenia przecież rodzi się wartościowe słowo, bogactwo myśli, życiowa mądrość, która jest już odblaskiem Bożej mądrości, a w słuchającym rodzi sympację do słowa, które słyszy. Taki był prymas. Zobacz, jak On musiał milczeć. Tu w Rywałdzie zaczął, przed Bogiem. A po trzech latach, kiedy wyszedł, to z tego milczenia, które ciągle jeszcze było obecne w Jego życiu, rodziło się naprawdę słowo, które chwytało za serce. Cichość serca rodzi się jak owoc skorzenia, korzenia w przekonaniu o słuszności prawdy, jak cenny w oczach Boga jest człowiek i Bogu oddaje inicjatywę. Cichość serca uczy polegać i skupiać się jedynie na Bogu. Cichość serca nie jest chórzostwem, moi drodzy. Ją osiągają tylko ludzi moc, ludzie mocni charakterem. Za delikatnością ukryta jest siła, nieugiętość. Postawa ta nie ma też żadnego związku z pasywnością. Jest po prostu przejrzystością, że to Bóg ma kontrolę nad tym, co się dzieje, i nie polega na przekonaniu o własnej pewności. Tak, tak przecież postępował Eliasz, dzisiaj wspomniany, tak czynił Jezus wszystko w rękach Ojca. Taka była moc pierwszych chrześcijan, kiedy przepaczali i modlili się za nieprzyjaciół, wierzyli, że ich cierpienia i śmierci nie idą na marne. Człowiek o cichym sercu jest wypełniony nadzieją. Cichość serca to więcej niż cnota. To suma wszystkich cnót Chrystusa, która wyraża postawy w stosunku do Boga, człowieka i świata, także tego złego świata, który walczy z człowiekiem. Jest możliwa do wyrażenia w życiu każdego, każdego z nas, kto na Jezusa się otworzy, w tym co On mówi o sobie, gdy głosi osiem błogosławieństw. Kochani, niech Prymas pomoże nam. W tej tajemnicy, w tym kluczu ośmiu błogosławieństw, na nowo budować jedność w sercach naszych między sobą, waszej ojczyźnie i także w tym bogactwie życia w świecie i w kościele, tak jak umiał to czynić prymas, chociażby w tym wspomnianym okresie dzisiaj, lat 65-66. Amen.